Like and subscribe. Kolejno. Magazyn Times Africa nagłaśnia handel pokojówkami imigrantami dokonywany na czarnym rynku przez bogatych Saudyjczyków. Proceder ma miejsce w aplikacji Haraj SA. To jest druga największa na rynku internetowym kraju aplikacja, dostępna w Arabii Saudyjskiej w sklepach Apple i Google Play, mimo że specjaliści ONZ już wcześniej uznali ją za ułatwiającą niewolnictwo. Ceny ludzi zależą od pochodzenia. Na przykład filipińskie pokojówki sprzedawane są najszybciej i najdrożej, a te z Ugandy określane są jako, cytuję, najbardziej uparte, niehigieniczne i przez to są najtańsze. Arabia Saudyjska ma trzecią największą populację migrantów świata, ale w większości mogą oni mieszkać i pracować w Arabii Saudyjskiej w systemie kafala, w którym obywatel jest za nich prawnie odpowiedzialny. Obywatel, który ich wpuścił, na przykład pracodawca, albo czy niezależnie, czy to jest pracodawca w firmie, czy to jest pracodawca na przykład pokojówki, która sprząta mu mieszkanie, jest za nich prawnie odpowiedzialny, kontroluje ich umowy, kontroluje ich wizę i dokumenty, to znaczy może takiej osobie zabronić wyjazdu z kraju. To znaczy ta osoba teoretycznie staje się jego de facto niewolnikiem. Jest to ten sam system, który stosowano w Katarze celem niewolenia pracowników budujących infrastrukturę na niedawny mundial. No, tak. To kiedy przyjeżdżamy z demokracją do nich? Bo jak nie, to przez całe to raportowanie niestety niespecjalnie nam pomaga, nie? Jakby w Katarze co? 8-10% mieszkańców Kataru jest obywatelami, a reszta to są niewolnicy? W sensie, nie wiem, co on chce tutaj wykazać, nie? Bo tak, te rzeczy są chujowe, te rzeczy istnieją, te rzeczy są prawdą, nie? To, że on sobie akurat wybrał teraz moment, żeby o tym zacząć nagle mówić, no... No... Spoko, nie, stary? Uważaj, żebyś za bardzo woke nie był, narzekając na niewolnictwo. Organizacje broniące praw człowieka zgłaszają tysiące przypadków handlu ludźmi w arabskim internecie. Zatrzymania dokumentów migracyjnych, bicia ich, głodzenia, odmawiania powrotu do domu, czy zmuszania do pracy całą dobę. Oskarżają też Google i Apple o ułatwianie wyzysku. Warto wiedzieć, że niewolnictwo, które jest jednym z najstarszych sposobów organizacji społecznej na świecie, to tak jest, nadal funkcjonuje, tylko po prostu nie u nas. O to chodzi, widzicie? I się kurwa wyjaśniło. Nie o to chodzi, że kurwa tego. Ważne jest znowu, żeby jak przystało na białego supremacystę, powiedzieć, my jesteśmy cywilizowani, to Araby są niecywilizowane, nie? Gdyby tylko były jakieś badania, gdyby tylko... Nie, niewolnictwo w Polsce. Jak to z tym kurwa niewolnictwem w Polsce jest, nie? National Geographic. Myślę, że mało renomowane źródło. Na pewno nie można mu kurwa ufać. Mówi, że w Polsce mieszka i pracuje nawet 128 tysięcy niewolników, nie? Ale to kurwa niemożliwe. Przecież Szymon by wiedział. On by ich nadzorował, jakby tak było, nie? To jest super, nie? To jest zajebiste, ten rodzaj niewolnictwa nie istnieje, ponieważ nie napisali o nim po angielsku, nie? Gdyby tylko były jakieś sposoby na to, żeby... Gdyby były... tylko jakieś organizacje, które się tym zajmują, które wskazują na to, że mamy z tym do czynienia, nie? Niemożliwe. Na przykład w 2017 roku wskazuje się, że koreańscy... Że niewolnicy z Korei Północnej pracowali m.in. w Stoczni Gdańskiej. Zresztą pierwsze doniesienie tego typu miało na ten temat Gazeta Wyborcza w 2006 roku, nie? Zarabiali o połowę mniej niż Polacy, ale i tak nie dostawali tych pieniędzy. Na ich konto w Korei Północnej trafiało 60 zł miesięcznie, a resztę z 2,5 tysiąca złotych zabierał rząd. Ale nie, w Polsce niewolnictwo nie istnieje, bo nie jesteśmy Arabami. Jak nie jesteśmy brązowi, to na pewno nie ma niewolnictwa, nie? Nie to co pewne narody.
Dwie nieskończoności u Karolina Dekrowa. Pojedyncze nieskończoności Fabius, LWZK i Janek. Dawcy pizzy, Adam Pawłowski, Zakum Jakrana, Fejk, Krzysztof Karliński, Dawczyni Kawy z Ciaskiem, Michał Piotrowski, Karol Kuterych, Patiasz, Abrawdy Kucyk, Intega, Behanort, Horsing, Onwald, Konrad Warych, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smoky Dora, KTBM32 oraz Chrysku. Dawczynie Kawy, Michał Szedziewski, Kropser, Prostuk Cukrowy, George Soroszes, Jurobin, Barnaba, Jeszcze 2, Heinrich, Samrian, Adam Klusek, Maciej oraz XLS i wreszcie osoby dające herbatę, Arkadiusz Gumiński, Rumy, Wisto, Pączak, Dobos, Lakardar, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Empatimaster 3000, Splend, Lubel, Hubert Mazur, Dzika, Gaczka, Nadia, Filiz, Sylwester, Uban, Adrian Gami, Daru, Maciej Dziliński oraz Worewan. Jesteście super, strasznie dobrze, że jesteście i mam nadzieję, że będziemy się widywać więcej, bardziej i w ogóle. Do zobaczenia.